Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy dzień, zaczynamy odcinek, a ja idę na kawę. Chodźcie ze mną. Czy idziesz na kawę? Nie. Nie idziesz? Nie, ale przy tej listy, kurwa. Zakupu. Znaczy, no. Zawsze mnie tak nie masz jak no. Ale... Dobra, nie ma, nieważne, to ja idę na kawę. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, wykrakałem, bo mówię do Krzycha, idę na kawę. Mówię, idziesz, a on mówi nie. Ja mówię, idę może, taka spotkam. Tak mu powiedziałem dosłownie, nie? Przed chwilą. O, ja to jest da. Po kawie. Po kawie już? Tak, to jest dzisiaj zdycha. Z parmezanem zmieszanej. A co to takie piwko od rana? Od jakiego rana? No. Od wieczora. Panie, my tutaj robota. Ja idę do pralni, zaniosę te brusy. Ja, aha, no. Ja już wyniosę. Dobra. No dobra, Steku się rozkręcił, bo ma dzisiaj wolne, bo sobie tak zarządził jako, wiesz, jako właściciel. Dwa motory, to teraz odpinam. No, jakieś motory kombinuje i tak dalej, to niech sobie siedzi. Zobaczysz. Dobra, Krzychu pojechał do miasta na jakieś takie zakupy, których po prostu tu nie możemy zrobić. No a my tutaj we dwójkę działamy na tym, no sprzątamy, ja przygotowuję. Hello. No, także, a dopiero od środy będziemy ruszać tak na ten, otwieramy na twardo, że tak powiem, znaczy na miękko, ale już otwieramy, mówię na miękko, na twardo, z tego angielskiego soft opening, czyli dopiero takie prawki i dzisiaj myjemy to i ja tu ogarniam całe królestwo, nie? Słuchajcie, ja sobie teraz wszystko tutaj przemieniam z tej półki. Kieliszki, kufle idą tutaj, także tutaj rzeczy stąd wynoszę do tej drugiej zamrażarki, ale zobaczcie co znalazłem, jeszcze po Marcinie mamy zamrożone pierogi, to sobie zjemy. I zaraz wam powiem jaki jest mniej więcej podział pracy, a przynajmniej podział dystryktów, czy tutaj tego terytorium. Zacznijmy od tego, że jak jest podział pracy, to ja jestem na froncie i ja piję. Ty to sobie tu rób co chcesz, nie? Od środy płacisz. To jest moja praca. Dobra, słuchajcie. Tutaj ten cały front, czyli stoliki, jakieś tutaj kwiatki sprawy oraz śmietniki, obrusy. Przed chwilą obrusy dałem do prania. To jest wszystko należy do młodej. Tak samo tutaj jeszcze ten stół, czyli tutaj cała ta area. Moje to jest tam biuro. I no i ewentualnie bar i tak dalej. No i z tyłu jest kuchnia Krzycha, tak? Czyli Krzychu ogarnia sobie wszystko na kuchni. Ale teraz jest kwestia tego rodzaju, że mamy tak dogadane. Jeżeli Krzychu potrzebuje pomocy, no to ja przechodzę lub młoda przechodzi do tyłu i mu pomaga. Najprawdopodobniej ja, bo jak ona ją ubierzemy w jakiś taki mundurek z naszym logo, to niech ona stoi na froncie, przyciąga klientów i niech tam siedzi, a ja sobie tam do Krzycha wpadnę, jak ktoś będzie potrzebował pomocy. No lub ona, lub jak ona potrzebuje pomocy, to ja wychodzę też na front. Przykładowo, że przyjdą jacyś osoby chińskojęzyczne, czy nawet Rosjanie, no to wiadomo, że trzeba będzie do nich wyjść. No i tyle. A ty panu zgadzasz? Wiesz, tak, dogadam się, nie? W prostych sprawach kuchennych. A jeszcze teraz tam dużo Rosjan przychodziło, to te nawet poznałem te wszystkie zwroty, które są dedykowane do restauracji. Ponieważ nie zamykamy się tylko na pizzę i kuchnię włoską, ale nie chcemy jakby tego na zewnątrz za bardzo pokazywać, no bo nie liczymy tutaj na zbyt dużo klientów, czyli będziemy to mieli na tych tablicach naszych ogłoszeniowych, zaraz wam pokażę, gdzie one chyba są u góry, takie tablice, gdzie będziemy tam pisać danie dnia, czy coś takiego, że również serwujemy sprawy polskie, czy słowiańskie, pierogi, jakiś schabowy, ale to raczej schabowy by był z frytkami, bo pewnie nie będzie ziemniaków gotowych i tak dalej, ale z buraczkami, czy z ogórkami kiszonymi, czyli też możemy zrobić na szybko, tak przynajmniej Krzychu mi powiedział, możemy zrobić kuchnię naszą, słowiańską. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał dania spoza menu, nawet będziemy proponować, jeżeli przyjdą jacyś rosyjskojęzyczni, że możemy zrobić cokolwiek, zależnie od dostępności w danym momencie produktów, czasu Krzycha, nie wiem, tam rozgrzanych patelni i tak dalej, nie? Dobra. A tu będą napoje, jakieś tam, nie wiem, to wszystko, mówię, ja mamy pół na pół to z Krzychem, ale decyzyjność taką 50 plus 1% zostawiam Krzychowi, bo ktoś musi rządzić, ktoś mieć koncepcję oczywiście
Oczywiście, tak jak mówię, mam jakiś tam podział prac, nie? Ale co do menu i dań, to ja w ogóle w to nie wchodzę i czy robimy na tym produkcie, czy na takim. Chociaż Krychu mi daje do testowania. Ja tester jestem smaków, chociaż moje smaki też są może lekko zaburzone, bo ja lubię słone, lubię ostre, zawsze dosadam. No ale tak to jest, nie? Po prostu nie masz smaku. Może nie mam smaku, nieważne. Słuchajcie, ja sobie teraz wyszedłem na fajka, ale tak jak wam mówiłem, ja to robię dla pieniędzy, a nie dla klubu. Jako że pracownica będzie brała, to już na przykładzie Polonii zauważyłem przykład od góry, tak więc ja się wziąłem za robotę. Możecie nie uwierzyć. Steku nawet sam wspomina, żeby mnie nagrał chętnie. Ja mówię, nie trzeba. Ja to robię dla podwyższenia morale pracowników. Pracownicy, bo na razie jedno mamy. No i kurde, pan Adam też się wziął za robotę. Jestem na przerwie teraz. Słuchajcie, moim zadaniem jest... Moim zadaniem jest... Wszystkie szklanki biorę stąd i kieliszki. Poleruję, bo one były już umyte. Poleruję i wstawiam tu. Robię oraz przegląd szklanek. Jak jest jakaś zbita, uszkodzona, wyszczerbiona lub niedomyta, jak tutaj te trzy, to odstawiam i pójdę umyć zaraz. Ja osobiście tymi łapami. Chodzi o to, żeby dawać dobry przykład tej koleżance, że robimy. No bo tak się umówiliśmy, my tu jesteśmy po prostu w trójkę, a jak będzie ona miała jakieś nadobowiązki jako kelnerka, to też nie chciałbym, żeby ona widziała, że my siedzimy, nic nie robimy, a ona ma nadobowiązki, tak? No bo jest kelnerką, a nie sprzątaczką, czy nie jest na zmywaku, ale też musi być na tyle elastyczna, żeby się przerzucić, jak będzie potrzeba. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że Polonia była dla jaj. Dla jaj. No w sensie, oczywiście jakby zarabiała, to lepiej, ale ona miała na zero wychodzić, miał być taki klubik, żeby się ludzie schodzili, a to robię dla pieniędzy. Pizzeria jest dla pieniędzy. Oczywiście, tak jak wspominałem, będą też inne dania, ale to później zobaczycie, się okaże wszystko. Pracy! Do pracy, kurczę! Tak, bo tu się pracuje, panie. No, a w ogóle... Aha. Pełną parą. No, ale panu nie... Na zakładzie się nie pije. Na zakładzie w ogóle osobom tutaj niezatrudnionym wstęp zbrojony. A gdzie jest ochroniarz? Przyjdzie, nie? A gdzie jest ochroniarz? A przyjedzie, zobaczysz. Marcin ma dzisiaj przyjechać. O której przyjeżdżę? Niedługo. Oj, to muszę... Poczekaj. Mamy tak. No na pizzę, nie? Dobra, zostało, nie? Dobra. To było ten troszkę mało mini soli, ale jest okej, nie? Proszę wyjść. Dostała kolejne zadanie. Kolejnym jej zadaniem jest tutaj rozplanować magazyn. Czyli poukładać wszystko w magazynie, niech sobie klimę włączy, światło i niech nam tu poukłada i pamięta, gdzie co leży, prawda? Bo my tu mamy różne sprzęty i nawet mogłaby poodpakowywać, co niektóre nie wiem, tak lub nie? I niech to gdzieś poskładuje wszystko. No zrobi tak, żeby tu można było chodzić. Idziemy na kontrolę. Robi pomidorówkę, ale mi to wygląda na barszcz. Albo mnie tu oszukuje. No, sami przyznajcie. To jest pomidorowa, tak? Pomidorowa. Ja tu widzę marchewkę, buraki. Względnie rosół. Imbir. Ale jak tak mówi, to tak będzie. Tak będzie. Podobać, no nie. Ludzie mówili, że na jakichś tych podkładkach... Ty gruby nie potrafi. Nie, że na szamocie się pizzę piecze. A? Się nie znają. Idę na front, zobaczę, co tam się dzieje. Aha, ona załatwia nam nowy internet. No bo mamy za wolny internet tutaj, nie? A ja robię zakupy alkoholi. Na poczet restauracji. Dobra, Krzychu poszedł po piwko czy na piwko. Młoda robi nam tutaj update internetu, żeby można było live'y robić.
Ja tam robię zakupy online, ale właśnie słabo internet chodzi, więc już nie mam siły. I biorę sobie bicykla, czy tego mojego skutera, jakby tego nie nazwać. I jadę na rekonesans, dookoła osiedla się przejadę, zobaczę co tutaj, co się otworzyło, co się zamknęło, jak tam ludzie. Może podjadę do steka, zatrąbię mu i odjeżdżam. Zobaczcie. Nie, bo to jest coś, to jest jakieś przeznaczenie, bo poszedłem po dwie Kambodzie, no. A pani mi mówi, że nie, wie, że cztery. Tak mi pokazała, no. Nie? I dała dwa, te co ja nie lubię. I pewnie wygrasz. A lubisz ty. Ja nie. Ale chip jest tam. Panie, ja już jestem na trybie sportowym. Ale poczekaj, ja otworzę jedno, ty jedno. Ja dziękuję, nie. Pół na pół miał być. Ale dziękuję, widzicie, namawiał mnie do złego. Chodzi o jeepa. Nie. Nie będzie jeepa, nie no będzie to, niczego. To się nie dzielimy w takim razie. Nie, tam proszę sobie iść wypić, się nabzdringolić i zapomnieć. A ja jadę w miasto. O, widzicie, jaka zdolna pracownica. Wyszła sobie, sfotografowała sobie tutaj adres nasz, żeby móc pokazać do tych internetowców. Dobra, jadę na rekonesans. Ale to są szklanki do whisky. A do whisky, ja się nie znam za bardzo. Co to? Ja się zabarzę, ja restauratorem nie jestem. To są szklanki, panie, do whisky, a nie do piwa. Do piwa macie tam kufle. A, może są do piwa. Dobra, zróbcie sobie przerwę tam. Kufel do mycia więcej płynu schodzi. O, słusznie. Widzisz? Dobra. Kropelka do kropelki i się robi wiesz. Jadę na zwiat. Wodospad. No dobrze.
So how is your first day? Okay? Yeah, okay. No problem? You will come tomorrow as well? Yes, of course. I will come. No to dobrze. Okay, thank you. Ja muszę wracać do pracy. No miała być ekskluzywna knajpa, a polscy pijaczkowie się schodzą, panie. No właśnie. No. Przecież to nie miała być 172 jak ulica. Do siebie. No. Może ten afisz Polonia trzeba z powrotem ściągnąć, bo ich przyciąga. No i pomidora mogę to brać. Tak, taka sama jak wczoraj, co mi poczęstowałeś? Zmiocy wypłynęły? Prosimy nie przekraczać linii za kiblem. Pod wpływem. Tak, panie, czuć od pana alkohol, proszę wyjść. Dawaj, to czuć od paru dni. Super pomidorówka. Lecimy dalej. Tu będziemy mieli co? Meatballe. A ty znowu kręcisz. No kręcę. Pozbywasz? Kontent był, tak, oczywiście. Zaraz ci coś powiem poza kamerą. Na razie mam przerwę, ale zaraz pozbywam po przerwie. No to dobrze. A przerwę dlaczego? Bo sody się muszę napić. Skończyłem zamówienia robić, chłopie. Zamówienia alkoholi skończyłem robić. Bo te półki mam puste tutaj. Słuchajcie. Krzychu robi pizzę, robi jakiś makaron włoski i tak dalej. Ona nie chce jeść, ona idzie sobie kupić swoje jedzenie. Okay, now I go to buy something for see you soon. I'll be back soon. Kurde, to jest pomidorowa prozdrowotna czuć imbir. Taka inna, naprawdę no, inna. Inna. Ale no. Pomidorowa. Tak. Ale buraki też są, tak? No tak, ale no głównie pomidory. Buraki to dla kolorów. No elegancko, elegancko. Tu Krzychu mówi, zupy hoteli pięciogwiazdkowych. Tak pije sobie. A niedługo Marcin kucharz u nas będzie z rodziną. Chyba jako pierwszy klient nasz. Bo tutaj Krzychu już nie przepuszczamy. Teraz damy zniżkę, ale płacić wszyscy muszą. Robimy to dla hajsu. No. O, ale to ten? Tak. O, wreszcie fryzurę uczesałeś. No. Bardzo ładnie. Dobra, widzimy się za chwilkę. Marcin przywiózł kapustę kiszoną. Żeby nie ważyć. Tak, nie po to mamy wagę, żeby nas walili. No. Przewali na hajs. Ile tu miało być? Cztery. Ale minus reklamówki? No, ale tu jest plus tam. No dobra. Okej. Okay. Hello. We check if Martin cheats or not. What? O, kabicz. A zobacz, czy wody nie dolał. O, sama woda. Maybe he put water. Oh, only water. Sama woda. Good? It's a lot of water. No, it's okay. But it's good, the water is good. No, I mean, because it might be the... No, it's mama. Good, the water is actually the best. Dunko, chodź, ona widzi w lustrze, tam na suficie odbicie mamy. I taka zdziwiona. No, wujek się ostrzygł i teraz nie poznajesz wujka? Dobra. Słuchajcie, przyjechała do nas ochrona z tuk-tukowcem, bo Marcin zapomniał wyciągnąć kasków, nie? I przywieźli i zrobili akcję. Krzychu dał mi poważne zadanie, żeby sprawdził, czy się nic nie przypala. Naprawdę on te zupy robi naprawdę kozackie, nie? To jest bez użycia żadnych tam spraw z proszku i może to nawet nie smakuje jak nasza pomidorowa, bo te z proszku smakują, bo to pod te nasze smaki, ale tu czuć, że to jest coś innego, ale to jest jednak coś fajnego. Dobra, idę na front, tam już dzisiaj nie nagrywam, bo goście są. Marcin taki symbolicznie, bo witam cię na tle Polonii, no i znowu gratuluję, bo kurde, znowu fajne wieści przywiozłeś. Pieniądze przywiozłeś za towar, który tam u ciebie został. Tak. Ten z mojego, fajnie, ja się też cieszę, bo mi schodzi. No i oby tak dalej, nie? Tak, bardzo się cieszę. Chciałem podziękować wszystkim, dzięki którym to się wszystko dzieje. Gdyby nie wasze wsparcie na kanale, tak jak zresztą wiecie doskonale, mamy bardzo dużą część wspólnych widzów, także śmiało możemy podziękować i tu, i tu. Tak. To dzięki waszemu wsparciu również
mamy siłę do tego, żeby działać. No i, no i super, no cieszę się strasznie, że taki sukces jest. No super. I zresztą to samo widzę u Adama, no przyjeżdżam dzisiaj, jeszcze nie otwarte, a tutaj cały czas się kręci. Ja się nie mogę doczekać na pizzę, no to jest jakaś granda. Ale, ale tak żartuję, oczywiście bardzo się cieszę i oby tak dalej, no. Dobra, fajnie. Kontynuujemy ten odcinek, jeszcze zostańcie. Przepraszam bardzo, ale ty nie czekasz na żadne pizze, tylko... Ja od 9 rano tu czekam na pizzę. Jest, no. Która jest godzina? Jest panie. 17, a... Panie, tam... czemu pana biznes zamknięty? Bo czeka na pizzę. Czemu szyld tam nie zrobiony? Zrobiony, tylko nie powieszony. Teraz on też zamówiony, tylko nie z Chin idzie. Z Zimbabwe. Ja zamówiłem z Zimbabwe, no. Bo taniej. Także czekam tu na pizzę i już... I się doczekać. Jak tam mówię. Tego? Miałeś kontakt z Krzychem naszym? Był tak. U ciebie? Nie, 3 dni temu rozmawialiśmy, od 3 dni się do mnie wybiera. Aha. No to na razie pompuje opony. No. Ja z nikim się na razie nie kontaktowałem, bo zajęty, tu jestem w tym przygotowaniu. Nie, całym. Nie. Krzychu do mnie dzwonił, jak my wróciliśmy z Kampot i powiedział, że przyjedzie, no i tak się już wybiera od 3 dni. Musimy tego Krzycha rozruszać trochę, nie? Żeby nie, on sam się też ruszył. Sam powiedział, że już ma zakwasy w nogach po jednym dniu jeżdżenia, bo 3 tygodnie nie jeździ. Jakie 3 tygodnie? Ten rower jest na flaku, stoi od 3 miesięcy. Nie no, po 3 tygodniach tą dodatkę. Tak? Wymienił tam dodatkę. A, to dobrze. Marcin nagrywa content. A contentem jest jego żona i Dżunku. Były na placu zabaw tutaj. A może Marcin się też tutaj do nas kiedyś przeprowadzi, jakby do tego. No chociaż on tam sobie dobrze radzi. How was there? Okay? Good. Krzychu zaczyna robić placka, pewnie sam jeszcze nie wie jakiego będzie robił placka. Nie, już wie. Wiesz? Jakie dostałeś zamówienie? A wszystko pomieszane, byle był pół było ostra pół, nie? No, wszystko... Tak, proste. Proste. Weźmy na papier. Pierwszy dzień w pracy. I say, you are first day in work. Yes, my first day in work. Which boss is better, me or this one? This one. Chris. Why? You're the boss. Czy może pan nie przeszkadzać, jak już pan nie robi? No, I will cut it. Cut it co? Cut what she say. I will cut from the video. I will ask you once again, who is the better boss, me or Chris? Chris. Marcin, przepraszam bardzo, ale wprowadziłem nowe regulacje. Poza linię kibla, osoby, które tu nie pracują, nie zaangażowane w projekt. Ja rozumiem, ale ja rozumiem, tak, tak, tu, ale... tak, tu proszę. Za kafelek, za kafelek. Ale mówię, generalnie... Nie. Ale nie stoję. Za kafelek, proszę. Pan, nie tego, do drzwi. Kafelek od drzwi. Tylko może być ja, ona i Krzysztof. A ja social distancing robię tak. Do tyłu. No. Nie ufam wam. C19 jest wszędzie. To zaraz dostaniesz dodatek do pizzy specjalnej. Ale mam nadzieję, że policzysz za niego. Będziesz miał petem palona. Krzysztof, zrobimy wyjątek. Można raz na kuchni zapalić. Raz na jakiś czas tak, można. Dla specjalnych gości. No, dla specjalnych gości. Zabierz miał petem palona. Aha, I want to tell you new regulation, because you don't know. We don't smoke inside. Outside, no problem, you can smoke. Why me? I just you tell are, you. You are so bad, you ask me to smoke. I don't ask you, I tell you about... Moment, I ask, because I check you. If you smoke or not, if you cheat me before or not, because no. You always say you don't smoke, but I need to check. A lot of people always say I don't drink, but I see them drunk. And now I ask if they smoke. Oh my God. Yeah. I drink, but I'm not smoke. Okay, stop recording. I need to tell you something. Stop recording. O, i mamy. Dwie robimy, nie? Jedna grubsza. To zobaczymy. Jedna na grubszym, druga na cieńszym, nie? Dobra, idę, zobaczę na front, co się dzieje, bo tam, kurde, wiesz... Tam śmieci tej czas, co? Trochę śmieci. Tam pijane towarzystwo jest, tak jest... No, muszę sprawdzić, nie?
śmieć ten gaz, kurwa, musimy brać, znaczy, przepraszam. Nie, no dobrze, nie, no jest taka sytuacja, że mamy gaz jeszcze stary z Polonii musimy i brać, był chrzczony, normalnie chrzczony. Przecież zobaczcie, co się z naszymi, no, tutaj mamy garnki, okej, okay, nie? Ale wszystko, co było używane w Polonii, czarne. Po pierwszym razie, o, tu, zobaczcie, po pierwszym razie takie rzeczy się działy, nie? Nóżki sztuki, nie? Drogę. Nie, no chrzczony, C304, nie? A szczuć. On się dobrze nie spada, ja stąd wyjdę. A ja sobie zostanę. Idę sprawdzić, co się dzieje na tym, na froncie. Wiesz, ja ufam i Marcinowi, i tej... Nie za bardzo. Nie, ale... Ufać można, ale nie do końca. Bazą zaufania jest kontrola. Ufać czemu nie? Bazą zaufania jest kontrola. Żeby wkładał do piekarnika, żeby czasem go nie wyciągnie już ręką, nie? O kurde, no. By ci się ze skórą zeszło, nie? I widzisz, dziewczyna się przydaje, nie? Pewnie, że... Tak. No. Te zupy pokazywałem już wcześniej, nie? Że robisz, kurde, to nie jest ten pomidorowa, co ja znam z domu nawet. Nie, nie. Ale to też nie jest ta, którą bym... Nawet ktoś taki laik by powiedział, z torebki lepsza. W tym sensie, że taki smak przypominający, wiesz, bo tam robią takie nasze smaki. Ale ja widziałem, jak ty robisz na imbirze, na buraku i na pomidorze, nie? Jest pracy, żeby to zrobić, nie? Widziałeś, co? Ja tak naprawdę ci powiem, że pomidory to daliśmy z puszki. To fakt. Ale burak i imbiry z marketu, to nie? Dlatego, że te pomidory są niesmaczne. No. Niesmaczne, ale burak daliśmy z marketu, nie? No tak, no. Ile miałem tu krojenia i tak dalej. No. To, nie no. Jest, to nie jest pięciominutowa... Ja w Chinach robiłem buraczki te kiszone, może i tu zrobimy. Tylko normalnie kisiłem w takiej, wiesz, gliniance. Zaraz mamy dostawę alkoholową, ale mówimy, to na restauracji jest dla nas, bo my trochę już na sportowo jesteśmy z Krzychem. Słuchaj, tu mamy i salami, i peperoni, i boczek, i kurczak, i papryczka, i tego. Gdzie? Takie... Tu masz. Nie, no tu widzę. Aha, mówisz. Aha. Tutaj co widzę w tych bemarach, nie? Aha. I pomidor. A tu już mamy zrobioną połówkę, pół na pół. Czyli druga będzie pewnie też taka sama, tylko na grubszym cieście próbujemy, tak? Bo będzie pasowało? Będzie pasowało, ale możesz mi ją wyłożyć tutaj, żebyśmy mieli, wiesz, do tego, do pracy, tak? Później. To jest ta pół dla Marcina. Dobra. Czekaj, to ja teraz robię wideo, zrobię zdjęcie. No i jak to pizze poszły do piekła. Do piekła. Smażyć się. Przyszykowane stoły? Tak. Wszystko? Tak. Talerzyki? Ty nie! Za młodą wołać. Ty nie! We need your help. Chris need your help. Jest dobrze. Wyciągamy? Cały czas próbuję piec. Dzisiaj robię z inną temperaturą niż wcześniej. Proszę się tu... Ziara, proszę za kafelek. Pan tu nie pracuje. Pan tu nie pracuje. Ziara. Proszę huknąć do kamery, widzowie sami oceniają. Śmieszne. No nie huknie, no przecież poczują sami. Jak huknę, to będzie wiadomo, że piłem. Przecież nie piłeś, to właśnie chciałem cię... No ale... To właśnie o to chodzi, że tylko pijany się daje wkręcać takie głupie zabawy. Dobrze, to proszę tam poczekać, bo my tu mamy teraz, nagrywamy dla reklamy. Nowy pieca taki wrócił. Tak, Witold wam załatwił. Dlatego już każe się nie zbliżać, bo znowu się coś... Nie, no tak, nie, nie. Obce ciała nie są tutaj. Do zobaczenia. No. Widzimy się tam kiedyś. Na razie. Widzicie, gapa kradnie. Wynosi. Taki ma nawyk. Walczy z tym, walczy. Przepraszam, znowu już to samo. No. Głupio wyszło. Trzeba wystawić naszego ten. No, potykacza. Marcin, takie lenistwo. Zasłonięty jesteś tablicą, nie widzę cię w ogóle, nieważne, ale ten, no, że takie lenistwo, że się nie chce pisać, od nowa to wrzucam to, co było. No i mamy to, co było. Dżunku ogląda bajki. Jem lekko. Woda przygotowała nam wszystkie te talerze, poczyściła, wypolerowała teraz sztućce i poszła gdzieś na zaplecze. No jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. To jest ta na tym grubszym ciście.
bo pana sam wiesz. Już do nim dojdzie, no? Trochę. Ta? Też. Ta jest też jeszcze. Też jeszcze nie. Tylko tak patrzę, wiesz. Bo też, ale ty robisz na mniejszych ogniach niż ty. Krzysiu, kurde, słabe ognie dajesz. Nie, nie. Pizzę prawdziwą i napolitańską robi się na 350 bez tych podstawek. Chcesz się złapać za szuflę? Ja nie chcę, tylko mówię ci, co mi mówią w komentarzach. Pierwszą spaliliśmy, było więcej spaliliśmy. Za szybko, trzeba wyczuć piec. O, taka porządna dziewczyna, sama się bierze za robotę. Ja wiem, tylko mówię ci, że wiesz, co mówi w komentarzu, ja wiem, nie? Trzeba wyczuć, cały czas wyczuwam. Że to na szamocie się robi. Albo ktoś pisał, a dlaczego na takim wysokim płomieniu robisz rosół? Przypali się. Rosół się robi na mniejszym. No bo na małym, to widocznie już coś robiłem. Marcin, powtórz, co chciałeś powiedzieć? Siła przyzwyczajenia, frytki już wyjąłem z zabrażarnika. Nie wyjąłem, tylko frytki. Tylko zajebałem, tak? Wyjąłem. Wyjąłem, ale okazało się, że gdyby są nie ja przy stoliku, to by wyjął. Nie, przygotował sobie do wynosienia. Od zaplecza. Ale od zaplecza nie wyjdziesz. No to co na śmieci się wkłada. No. A potem się idzie śmieci wynieść, tak? No w zależności od tego, jak wiesz, jaka lokalizacja. Tak, tutaj akurat tak to rozpracowałem. No dobra, nieważne. Ja nie mogę tak. Uwaga. Trzeba ręcznik jakiś. Nie. Położymy na krążku. Na krążku, no to, tylko krążek no będzie no mieć. Raz ktoś po krążek. No. No ja idę po krążek. No. No to idź. Podkładka. Krążki powinny być dwa jak już. No dobra, postaw na środku. Jest ok. Dobra, jeszcze jeden krążek jadą. Dobra, i tu kolejna pizza wjechała. Zaraz będziemy jedli. Dobra, słuchajcie, ja wyskoczyłem do szmalcomatu wziąć dolary. Bo tam w cashu muszę zapłacić, tam trochę brakowało tym, którzy nam ten alkohol, który kupiliśmy, dostarczą. No i mamy tam i wino, i whisky, i wódka, ale mniej, bo ja miałem jakąś i coś tam mam. Ja mam dużo alkoholu, tak czy inaczej, ale dużo różnych piw, takich droższych i butelkowych zamówiliśmy, 0,33, no żeby podwyższyć rangę restauracji. Tak więc już tutaj widzę młoda ogarnia i mi tam mówi, gdzie mają dojechać, tam więc skoczyłem do bankomatu. Słuchajcie, kontener nam podjechał, trzeba rozładować i zapłacić. To wszystko jest nasze, nie? Piwa, alkohole. Dobra, a ja muszę wózek wziąć, nie? Moment. Ale poczekaj, ja się rozładuję. Żebyśmy się pożegnali. No, mamy 5 wód, tak było, 5. 5 wód. I teraz pojedź. Kolejne dostawy wchodzą, tonik, czy jakiś tam Schweppes, inny ginger, Fanta, na dole cola. Tutaj woda, niech coś jeszcze może dorzuci. To wewnątrz jest ważne, bo to są piwa, drogie. Wina. You okay with that, right? Nie, ona wszystko sprawdza. No tu mamy jakieś tam mocniejsze alkohole. Tak zamówiłem po sztuce, żebyśmy wiedzieli jaką tam jakość, w jakich butelkach to przewożą, żeby była tequila, wina i tak dalej, żeby to postawić w ogóle tam. To najdroższe piwo, które tu mamy, to nie jest Corona wcale. O, tutaj mamy jeszcze Whisky Teachers, tylko... Tu mamy Red Bulla, woda zwykła, Anchor, Abacebi, piwo do tego, Kambodzie, dwie różne widzę. Aha, to jest butelkowa, to są butelkowe piwa, a to jest puszkowe. Corona, Chang, Beck i najdroższy Paulaner. Paulaner to jest najdroższe piwo. To będziemy za 5 dolarów za butelkę to sprzedawać, nie? No jest Tiger, Singha. Tak, kupiłem, no. Ale chyba, aha, jedną zgrywkę, no, bo tamtych nie. Wsio? Everything? Fanta. Bex i Schia. Do you like? Yeah, I like.
You like? Okay, so one for you. Przyszli znajomi Chińczycy, pytają się, kiedy można jeść. Mówimy, że jeszcze trzeba poczekać. No bo dzisiaj jeszcze nie tego, ale mówię po kieliszeczku. Oczywiście dla zdrowotności. O, sorry. Jest i Tarong z nami. Podajcie na jej kanał Tarong. Jak, Tarong's what? Kitchen. Tarong's kitchen. Yes? Yes. And last time I also recommend you. Yeah, I see many people are coming to my channel. Yeah. Really? Thank you very much. Oh. And make like... Thumb up. Dobrze, wchodźcie. Wchodźcie też na kanał, bo pas jest. Zapraszam serdecznie. Subskrybujcie, subskrybujcie. Tak. Lajkujcie, komentujcie. No, przytrzymaj mi kebab, bo nie można... Sam wydałem rozporządzenie, że nie wolno palić w środku, więc nie mogę go łamać. O, Gabcio, pali, będzie na wykop. Nie wiem. Marcin! Pasuje, to jest najlepsze na nadciśnienie, ja się mówię. Everything is correct. Yes, correct. Okay, correct? You signed it up. Jakbym był copywriterem i ktoś mi płacił 100 dolarów za 10 minut myślenia, to nawet po 2 miesiącach dolarów bym tego lepiej nie wymyślał. You wanna pay now? Yes. Hey, you pay. You pay. Pizza po zniżce, bo normalnie chcieliśmy 18, bo... 15, bo od początku mówiłeś 15, jak 18. Dobra. Teraz zwyżkuję. No, Marcin wyciągnął wszystko, co ma. 10. Proszę bardzo. Dobra, tu... O, 12. No to jest 2 dolary, no to jest 12. Czyli nie ma. Nie miał. Dobra. Dziękuję za zaproszenie. Dobra, to jest, więcej nie się nie widzimy. No. Oczywiście, że nie. Really, this is the first bill all for you. Oh, really? No. Yeah, no. All, so no, all for you. All for you. Yes. It's your first. No. Yo, for your good luck. Yeah. Okay. Good luck. Okay. Thank you. Okay. Teraz trzeba zapłacić za towar, który ja przywiozłem. Nie mam jakichś długów w rozliczeniu. A kto to przyjechał? 70 tysięcy to leżka. To Hans przyjechał. Money, back. O, po Money przyjechał. A my się nie znamy, panie. Ja nic nie zamawiałem. No. Ja nic nie wiem. Oddaj mu to wodzie i ten. Zaraz mu oddam. A jak to jest? Panie, mam tylko 12 dolarów, bo nie Marcin nie zapłacił. Masz tutaj to, stuwa. No resztę oddaj panie. Bo resztę nie wiem. No, takie jest. Dana, mamo. Fucking gum. Tylko, żeby jeszcze... She's invoice for the sabotage. Aaaa, i proszę! Ba! Ile? No, dobra. 18. Rozliczymy. Co masz? 18. Za twoją kapustę. Tu dole. To będzie nie liczna reszta. Aha, to jest tak. Marcin, my shop house, not yours, tak? To prawda? No bo ona wzięła pieniądze. Oh, I don't have enough change. Feminist time. Give me everything. For you. Okay. Your day. No. No, from wine. Oh, this is okay. This is for me. No, ale this is for me. Okay, bye-bye. No jednak dla całej rodziny. No, zdekontrolować naszą pracownicę. O, maybe here, ale... Maybe here also, nie? No? No place? We have place, but you know, it's not... No problem. Nie. A ja ci mogę... No patrz. I'm that shy, if you take video of me. Yeah? I'm that shy. It's your first day, so we feel shy. That's for the good luck for this place. Yeah. Okay, thank you. Tuk-tuk. Ona dzisiaj wcześniej ją uwolniliśmy o godzinę. Do jutra. See you tomorrow. Wszyscy pojechali, ja skończyłem swój sok,
A ja tu od 9 rano siedzę. A on tu od 9 rano siedzi. I czekam. I czeka, ale ja sobie wsiadam na skuter, robię rekonesans po dzielnicy. Zobaczę, co się dzieje w innych knajpach. Dobrze. Czekaj, to już chyba widzieliście, takie dostawy dzisiaj. No najdroższym piwem jest ten Paulaner. Będziemy go mieli po 5 dolarów, tak? Tak, tak. Za ten, za... To jest pół litra, nie? Tak, za pół litra. Następny będzie Korona. 0,33, 4 dolary. Gdzie jest ta koronka w ogóle? Tutaj z przodu. Jest gdzieś, nie? Dobra, ona wszystko sprawdziła. I no i takie tam jakieś tam, żeby tuś zapełnić tam trochę te półki, nie? Wiesz co, ja wsiadam na motocykl, pojadę sobie naokoło, zobaczę, co się dzieje u konkurencji, nie? A szczególnie u tamtych, nie? No. Tego, nie? No. No dobra. Co mówisz, gdzie? Winka, tak? Nie. No, no, u niego. Winka, no. Bo tego ocowinem handluje, tam ma takie wine bar i tam trochę obcokrajowców czasem siedzi. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, lajkujcie, subskrybujcie, będzie więcej kontentu. Ja powoli też się na dzielnicy rozkręcam, poznaję nowych ludzi, będziemy też zatrudniać tutaj, no już zatrudniamy, tak? Kelnerkę, ale może się rozwiniemy, to więcej osób i tak dalej, żeby tych aktorów było na filmach więcej. Ale oczywiście łapka w górę, subskrybujcie, lajkujcie, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!